Ta drabina to schody do nieba, a ta miska nad schodami to księżyc. Tamten miecz to zwyczajny pogrzebacz, a z garnków są hełmy rycerzy. Lecz kto w te czary nie uwierzy, to jest teatr. To jest teatr. A teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd, żeby iść do domu w zamyśleniu, w zachwycie. I już zawsze odtąd księżyc w misce widzieć. To jest teatr, a teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd. Tymi prostymi, a równocześnie bardzo trafnymi słowami poetki Joanny Kulmowej z wiersza Po co jest teatr? Wyśpiewanymi piosenką Księżyc w misce Grzegorza Turnała rozpoczynamy tomaszowskie teatralia, czyli artystyczne zdarzenia sceniczne. Bardzo mi miło Państwa powitać w imieniu Miejskiego Ośrodka Kultury, organizatora tego wydarzenia i zaprosić na 9. już edycję tego zdarzenia. Tegoroczne teatralia to część projektu edukacji teatralnej realizowanego pod nazwą Galeria Wyobraźni 3. Projekt trwa od marca do grudnia tego roku, a odbywający się przegląd teatrów amatorskich to jedno z najciekawszych i najprzyjemniejszych wydarzeń tego zadania. Za chwilę rozpoczniemy przegląd w kategorii najmłodszej. Dziś zaprezentują się teatry kategorii szkół podstawowych. A ponieważ przegląd ma charakter konkursu, jury, który oceni Wasze prezentacje, nagrodzi najlepsze zespoły złotą, srebrną i brązową maską. Bardzo mi miło powitać wszystkich naszych gości. Szczególnie ciepło witam całą publiczność zgromadzoną tutaj w naszym amfiteatrze. Serdecznie Was witam. Na początku chciałabym Państwa jeszcze raz powitać i aby nie być gołosłowną, witam Państwa bardzo serdecznie. Zanim rozpoczniemy, przed nami jeszcze kilka aspektów organizacyjnych. Chciałabym również, aby w tym momencie zadzwoniły wszystkie nieprzewidywane telefony, ponieważ w trakcie występów będzie to niestety naganne zachowanie. Więc jeżeli ktoś odczuwa potrzebę odebrania telefonu, to jest ostatni moment, aby to zrobić. Dobrze. Teraz proszę o wyciszenie telefonów, a najlepiej całkowite ich wyłączenie. Dobrze. Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa organizacyjna. Jeżeli macie przy sobie prowiant, to jest odpowiedni moment, żeby zaszeleścić nim po raz ostatni. I jeżeli macie przy sobie butelki z napojem, to jest również odpowiedni moment, aby upuścić je po raz ostatni na ziemię. Mam nadzieję, że zaspokoi to Wasze potrzeby i nie będziecie już powtarzać tych zachowań w trakcie występów. Co do ostatecznej, ostatniej sprawy organizacyjnej. Kiedy oddawaliście swoje kurtki w szatni, dostaliście pewien, no cóż, tajemniczy element, nazwijmy go karteczką. Ta karteczka daje Wam możliwość wzięcia udziału w plebiscycie. Nie martwcie się. W tym roku wszyscy będziemy pierwsi, ponieważ owy plebiscyt odbywa się w tym roku po raz pierwszy i będziecie mogli zagłosować na drugi zespół, który podobał Wam się najbardziej, ponieważ jako pierwszy zespół oczywiście każdy najpewniej ustawi swój zespół, a na niego oddać głosu, przykro mi, ale nie można. Dobrze. Wszystkie niemiłe sytuacje mamy już za sobą. Możemy przejść do części właściwej. Thank you.
domu mojej babci. Bzdura! To ja jestem czerwony kapturek! Idę do babuni! Co wy tam robicie? Czerwony kapturek to ja! A mama Mia, kto jest czerwonym kapturkiem? Kto? A co ja mam na sobie? A komu jestem pizzy, multimilioni, makaroni? Czerwony kapturek to ja! O nie! Czerwony kapturek to za wstydna nazwa naszej drużyny! I będę tego bronić do ostatniej kropli krwi! To na mnie czeka towarzyszka babuszka! Ja postanowić, ja być od dziś czerwone pudełko, jak być? Ślicznie! A kto twoim kraju zastąpi zbiorego wilka? Jak to być? Niedźwiedź! Być bardzo groźnym rabem i bardzo się modlić. Piękna, moja kolej! I ja mam swoje do niedźwiedzia, różnego miszkę, a nazywać się będę czerwony. Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim już po raz dziewiąty ma przyjemność być organizatorem tomaszowskich teatraliów, czyli artystycznych zdarzeń scenicznych. W tym roku projekt ten realizowany jest w ramach całorocznego zadania Galeria Wyobraźni 3, na które nasz ośrodek pozyskał dofinansowanie z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Edukacja Kulturalna. W tym roku też tradycyjnie jak co roku patronat nad imprezą objął starosta powiatu tomaszowskiego oraz prezydent miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Przegląd teatrów amatorskich, bo to jest główna treść tomaszowskich teatraliów, odbywa się w czterech kategoriach wiekowych. Prezentowane są dziś zespoły szkół podstawowych, kategorii szkół podstawowych, natomiast przed nami jeszcze kolejny przegląd teatrów szkół gimnazjalnych, licealnych, a także kategoria dorosłych. W całym przeglądzie w tym roku zaprezentuje się 17 zespołów z terenu naszego miasta oraz z terenu powiatu tomaszowskiego. Nagrodą tradycyjnie jest trofeum złotej, srebrnej i brązowej maski. Nowością jest także nagroda publiczności, ponieważ wszyscy uczestnicy będą w swoich kategoriach typować laureatów. Do jury tegorocznej edycji przeglądu zaprosiliśmy panią Annę Nowak, pana Ireneusza Maciejewskiego oraz pana Andrzeja Czernego. Wszystkie te osoby są doświadczone w zakresie teatru, co jest oczywiste. Pani Anna Nowak to nasza była pracownica, obecnie pracuje w Ośrodku Kultury w Katowicach, specjalista z zakresu teatru, instruktorka, arteterapeutka, animatorka kultury, realizatorka wielu projektów kulturalno-społecznych. Ireneusz Maciejewski to także aktor i reżyser, współpracuje z wieloma teatrami, dziecięcymi teatrami w Polsce, jest autorem warsztatów teatralnych, prowadził także warsztaty w ramach Galerii Wyobraźni 3. I pan Andrzej Czerny, który jest pedagogiem, reżyserem, a także scenografem. Jest w tegorocznym przeglądzie jego spektakl, reżyserowany przez pana Andrzeja Czernego, spektakl będzie wydarzeniem towarzyszącym tegorocznej edycji Przypadek Adasia Miałczyńskiego. Laureatów przeglądu teatrów amatorskich w kategorii najmłodszej mamy przyjemność zaprosić na spektakl Kopciuszek. W tym roku mamy zarówno dla laureatów tomaszowskich teatraliów spektakl, jak również dla wszystkich chętnych widzów dodatkowe przedstawienie Kopciuszka w niedzielę. Będzie się odbywać spektakl Kopciuszek w wykonaniu Teatru Pinokia z Łodzi. W
poniedziałek zapraszamy na monodram w wykonaniu Włodzimierza Twardowskiego, reżyserowany przez pana Andrzeja Czernego, Przypadek Adasia Miałczyńskiego. A na finał Tomaszowskich Teatraliów zaprosiliśmy Janusza Radka w koncercie Na głos i ręce z Towarzyszeniem Fortepianu. Odbędzie się recital Janusza Radka. Zabijania, palenia wsi,
miejsce pierwotnej mądrości. Ludzie pierwotni byli niecywilizowani, inaczej się ubierali, a ich kuchnia była wręcz prymitywna. Oj, Zdzisiu, ty żartuj, Misiu. Nie, nie o ludzi prymitywnych chodzi, ale o pierwotną mądrość, niedualny stan umysłu. Ale masz zgrabne nóżki. Ty też. Ale masz miękkie włosy. Ty też. No dobrze, to się poznajmy. Mam na imię Zdzisiek. Ja też. Co? To pani jest panem, a też jest panem. Zdzisiek! Co? Dlaczego nie macie w domu? Ja cały dzień karuję, a ty się tu szlajasz po parku z jakimiś kowalami. Co? Nie ma się kogo zaczepiać? Tylko mojego męża? Zawsze wiedziałam, że z tobą jest coś nie tak. Amatorskich, zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim w ramach wydarzenia Tomaszowskie Teatralia, czyli artystyczne zdarzenia sceniczne. Przegląd teatrów amatorskich zorganizowany został w dniu 21 i 2 listopada 2014 roku w sali widowiskowo-kinowej Włókniarz w Tomaszowie Mazowieckim. Uczestniczyło w nim 17 teatrów, reprezentując szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne i instytucje kultury z Tomaszowa Mazowieckiego oraz terenu powiatu tomaszowskiego. W tym 7 w kategorii szkół podstawowych, 2 w kategorii szkół gimnazjalnych, 4 w kategorii szkół ponadgimnazjalnych i 4 w kategorii teatrów dorosłych. Przegląd miał charakter konkursu i oceniony został przez komisję artystyczną w składzie Anna Nowak, Andrzej Czerny i Reneusz Maciejewski. Komisja artystyczna po obejrzeniu prezentacji konkursowych dokonała oceny i przyznała następujące nagrody i wyróżnienia. Ja czytam. W kategorii szkoły podstawowe brązową maskę otrzymuje Dziecięcy Teatr Siódemka za spektakl Czerwone Kapturki. Szkoła podstawowa nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim. Została przyznana zespołowi To Ci Dopiero za spektakl Sposób na nudę, Szkoła Podstawowa nr 13 w Tomaszowie Mazowieckim. A teraz poproszę laureatów Złotej Maski. Złota maska za spektakl Misz Masz. Za spektakl o smoku, który zmienił jadłos zespół Misz Masz, Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim. Gratulujemy bardzo serdecznie zespołowi. Brawa jeszcze raz. Jeszcze jedna złota maska.
a otrzymuje ją grupa teatralna Ulinki za spektakl Ciąg dalszy nastąpi. Szkoła podstawowa nr 7 w Tomaszowie Mazurskiej. Ze swoją opiekunką panią Urszulą Dąbrowską Brozę. Przyjmują gratulacje i trofeum Złotej Maski. Kategorii Komisja Artystyczna przyznała również wyróżnienie dla Teatru Sitowie za grę zespołową w spektaklu Pobawmy się w teatr. Publiczna Szkoła Podstawowa w Inowłodzu. Brawo! No, brawo! Dziękujemy bardzo. Kolejne wyróżnienie odbierze Teatr Niefrasobliwy za radość tworzenia teatru w wariacjach o Śpiącej Królewny. Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazurskim. Brawo! Teatrzykowi dziecięcemu Siódemka za sugestywne opracowanie warstwy dźwiękowej drugiego planu w spektaklu Czerwone Kapturki. Szkoła Podstawowa nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim. Ulinki po raz drugi na scenie. A przepraszam, to nie Ulinki, tylko... Czerwone Kapturki! Siódemka. Siódemka, brawo! Ale to i tak Siódemka, bo Siódemka. Brązową maskę otrzymuje międzypokoleniowa grupa teatralna za spektakl Jeż. Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim. Brawo! Bo w spektaklu było znacznie więcej. Srebrna maska za prezentację dnia wczorajszego przypada grupie teatralnej Inni za spektakl Na początku była rozpacz. Złotej Maski zapraszam zespół Pod Słońcem za spektakl Zdzisiek i Kobiety. Publiczne Gimnazjum w Powielawach. Brawo Zdzisiek! Brawo Zdzisiek! Została nam jeszcze... Gratulujemy! Gratulujemy! Która wędruje do Klaudii Kościstej za spektakl Wielki Kontek, czyli Kobieta Demon, Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Pszczyna. Brawo, brawo! Wyróżnienie otrzymuje pani Elżbieta Ułbek z Teatru Jednego Aktora Eol za podjęcie trudnego tematu spektaklu Sonika. Brawo! Gratulacje! Katarzyna Borkowska z Teatru Szept za scenariusz do spektaklu Drugi Świat, pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Jarosława Dąbrowskiego. Kolejne wyróżnienie otrzymuje psychoterapeutka za kreację aktorską w spektaklu Zdzisiek i Kobiety. Pod Słońcem Publiczne Gimnazjum w Popielawach. Kolejne wyróżnienie, tym razem za wdzięk sceniczny. Zespół Róża, Gminny Ośrodek Kultury w Czerniewicach. Wyróżnienie następne otrzymuje pani Barbara Skawińska. O, brawo! Za wkład pracy w przygotowanie spektaklu. Brawo!
kuratorzy wyróżnili także Młodzieżowy Teatr do Spraw Ciężkich za grę zespołową. Kolejne wyróżnienie za kreację aktorską otrzymuje Klaudia Kościńska. Gratulujemy, panie Januszu. Wielki Piątek, czyli Kobieta Demon, Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Pcina. Za reżyserię tego spektaklu pani Karina Góra otrzymuje również wyróżnienie. Opiekunka artystyczna Klaudii Kościńskiej. Zaproponowaliśmy Państwu pierwszy raz pewien rodzaj zabawy. Tak, mam nadzieję, że Państwo też potraktujecie ten nasz plebiscyt publiczności jako zabawę. Niemniej jednak zostały policzone głosy i za pierwszy dzień przeglądu najwięcej głosów uzyskał zespół Horrorek, Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim. A wczorajszy dzień przeglądu wyłonił aż dwóch laureatów. Grupa teatralna Inni oraz pani Elżbieta Ołubek. Proszę jeszcze Karolinę Olczyk. Również mamy podziękowanie za twoją pracę. Brawo! Brawo! Proszę Państwa, jestem tylko sam. Niestety jurorzy musieli wyjechać. Nie wytypowali do ostatniego słowa. Komisja Artystyczna Dziewiątych Tomaszowskich Teatralnych, czyli Artystycznych Zdarzeń Scenicznych w składzie Anna Nowak, Andrzej Czerny oraz Ireneusz Maciejewski składa podziękowania wszystkim wykonawcom, instruktorom i opiekunom, a także organizatorom za zaangażowanie w przygotowaniu przeglądu. Proszę Państwa, jesteśmy pod dużym wrażeniem, że tegoroczne teatralia prezentowały bardzo wysoki poziom i poziom, trzeba dodać, wyrównany. Trudno nam było przyznać nagrody. Zdania były niejednokrotnie podzielone. Natomiast no, jak każdy przegląd musi mieć swoją gradację. Ktoś musi dostać złotą maskę, ktoś srebrną, ktoś brązową, a ktoś jedynie wyróżnienie. Natomiast myślę, że dużym wyróżnieniem i nagrodą jest na pewno samo uczestnictwo, zmierzenie się ze sceną teatralną, z tremą, z widzem, no i surowym okiem jurorów. Bardzo serdecznie Państwu gratuluję za tą odwagę. Dziękuję panu Jerozolszowi, że został z nami do werdyktu i przekazuję mikrofon panu staroście. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że mogłem tyle dusz artystycznych spotkać dzisiaj tutaj właśnie w tym kinie. Cieszę się bardzo, że nasze społeczeństwo właśnie w ten sposób chce spędzać wolny czas. Jest mi niezmiernie miło, że tutaj wzięliście udział w tym konkursie i że właśnie tak to wszystko się odbywa. Młoda artystka z teatru Inni powiedziała, że inni niż rok temu. I tego wam życzę, żebyście za rok byli inni, lepsi niż w tym roku. Poprzeczka jest podnoszona, tak jak powiedział tutaj Żyli, więc tego wam życzę. Do zobaczenia za rok. Wszystkiego dobrego. Minęło już 9 edycji naszego przeglądu. Już dziś zapraszamy Państwa na 10. w roku, w którym nasz Teatr Narodowy świętować będzie 250 lat. Bardzo nam zależy, by idea teatru amatorskiego nie tylko trwała, ale i rozwijała się. Przede wszystkim wartością jest fakt, że pracujecie Państwo
że prezentujecie swe działania, a jeśli przy takiej okazji jak konfrontacje teatralne zostaje ta praca doceniona, nagrodzona, to tym bardziej jest to zachęta i mobilizacja do dalszych artystycznych poszukiwań.